Prawa aż rośnie w tym. Dobra, wracamy do domu. No nie zakrywam teraz już, dobra. MR-ką. Tyle dobrego. Chory jakieś? Noc się zaraz zrobi. Już się zrobiła noc. No, dostaję też za przejeżdżanie zombiaków. No to Worf jest to robić. Podwójnie. Open the gate. Halo, uratowałem wam życie. Miło z ich strony. Tam? Jest? To cud. Jakiś cholerny cud. Nawet nie wiesz, ile to dla nas znaczy. Już od miesiąca mieliśmy skażone studnie. Ludzie coraz bardziej chorowali. Może błędnie cię oceniłem, przybyszu. To może odpowiesz mi teraz na moje pytanie. To lekarstwo. Chodź za mną. O, szybko poszło. Ładnie w ogóle tutaj mają. Też mogę usiąść? Dasz mi krzesło czy coś, żeby było wygodniej. W ogóle mają tam kolę wrzuconą. Jazir, w Haranie kończy się antyzyna. Szukam czegokolwiek, co mogłoby ocalić moich przyjaciół. Jeśli macie coś, cokolwiek. Tak, przybyszu, mamy. Mamy naszą wiarę i modlitwy do matki. Wiarę? Wiarę w co? Nie chcę wyjść na buca, ale serio? To dzięki modlitwie nie przemieniacie się w zombie? Na tym polega twój problem. Brak ci wiary, tak jak innym obcym. Wierzymy w matkę, a ona nas chroni. Nie potrzebujemy żadnej antanzyny, czy jak tam to nazwałeś. Dobrze już, dobrze. Jest jakaś szansa, żebym mógł porozmawiać z tą waszą matką? Ona jest święta. Rozmawia tylko z tymi, którzy należą do bezlicych. Ale może... Może zdołasz zwrócić na siebie ich uwagę, jeśli wystarczająco się nam przysłużysz. Okay. W tej chwili zgodzę się na wszystko. O jakich przysługach mówisz? Czego potrzebujecie? Mówisz poważnie? No to dobrze. Ja zajmuję się tą farmą, a mój przyjaciel Bilal dba o bezpieczeństwo stacji benzynowej pod miastem. Rozejrzyj się, a znajdziesz więcej roboty niż jeden człowiek może wykonać. No to spoko. Misję miliard, jo? Poziom zaufania. Jedynym sposobem na poznanie tajemnic Dzieci Słońca jest zdobycie zaufania bezlicych. Najzgorzalszych obrońców matki. Aby zyskać ich zaufanie, wykonuj zadania, pomagaj ludziom napotkanym w dziczy, twórz bezpieczne strefy i tydy. Mają kole. Ale fajna animacja. Wzrost poziomu zaufania. Teraz ty jesteś uważany za... nieznajomego? Tak, jestem nieznajomy. Pog. Z bycia obcym. Jakiś zajebisty awans. Dla Dzieci Słońca jesteś wciąż nieznajomym i twoja obecność jest ledwie tolerowana. Wkradnij cię w ich składki, pomagając w rozwiązywaniu różnych problemów. Przybysz, sprzymierzeniec, wierny, piewca wiary. I dostanę kuszę pierwszy raz. Fajnie. Tutaj są zadania. Na razie pogadajmy z nimi. Może coś u nich się znajdzie. Przy okazji muszę się przespać do dnia. Co to jest za niebieski znaczek? Sklepikarz czy co? Jeszcze wyżej? Nie ma nic wyżej. Nie wyglądają za dobrze. O, jest wejście do góry. Co to będzie? Pokażę jego wygląd. Przestań i posłuchaj, wędrowcze. Zamieniam się w słuch. To piękna opowieść o dumie, uprzedzeniu, wojnie i pokoju. Zaczyna się w starych, dobrych czasach, kiedy ludzie byli jeszcze uczciwi i szczerzy i nie było... Bardzo ciekawa opowieść. To było bardzo ciekawe. Mogę cię okraść?
Jest coś tu! Figurka Ezgi. Czymkolwiek jest figurka Ezgi. To nie jest chyba znajdźka, więc może coś do Lani. Do oddania jej. W sensie. Albo po prostu ich okradłem. Miejsca warte przeszukanie. W niektórych miejscach w tej okolicy nie zostały jeszcze ogołocone ze wszystkich przydatnych rzeczy, głównie z uwagi na trudność z dostaniem się do nich. Pokaż zaś swoje umiejętności i przekonaj się, czy uda ci się coś tam znaleźć ciekawego. Okej. Już do piwnicy. Gdzie tu jest piwnica? A, tu. Szybko mi poszło. To będzie w piwnicy? Kolejne coś? Notatka? Czyli są jeszcze jakieś notatki w tej grze. Pierwsze, buraka. Numer 1. Wszystkie moje słowa, myśli, czyny nie wyrażą moich uczuć do dziewczyny, bo cokolwiek zrobię, cokolwiek ich kupię, zawsze da do zrozumienia, że ma mnie... Kropka, kropka, kropka. Do kurwy nędzy. Burak, to jest do kitu. Ale w czasie choroby, czy nie spojrzysz na mnie jeszcze raz? Czym zasłużyłem sobie na ten los? Powiedz, skoro nie masz zysków ni strat, czemu trwa miłość zmieniła się w złość? Dlaczego to jest takie gówniane? Ale od porannych roz uroczej woni wciąż wolę różany zapach twojej dłoni. Uroczo. Czyli to była zamknięta notatka. I klucz nasadowy kolejny. Numer 2. Nie wiem, po co mi drugi klucz nasadowy, ale okej. Mam 2. W każdym razie. I cudny wiersz. Dobra, oni nic ode mnie nie chcą. Chyba tylko z tej tablicy można tutaj coś znaleźć. Jest sklepikarz. Fajnie, że można kupować ulepszenia do tego. Do nich. Katana. To jakby była złota, to by była spoko. Bo tak jest średnio. Ale mogę kupić smary i wszystko inne, co tu jest. Z tych specjalnych rzeczy. Dopóki mam hajs. Amunicja, amunicja, amunicja. Amunicja. Apteczki? Ej, to jest coś nowego. Wcześniej nie można było kupować. Bełty, też mogę właściwie kupić. Co prawda nie mam kuszy, ale mogę kupić. I mogę mu sprzedać miliard rzeczy. Na razie maczety może nie, bo jest dosyć spoko. A ile jego łuk ma? Tyle samo? Tak, tyle samo. Niestety łuki się w tej grze nie różnią niczym. I wszystkie toporki. To co ma akurat kosztowności, ale też może być. Elektrolit mogę sprzedać. Właściwie chyba tyle. Dobra, no to przespać się co najwyżej i można zrobić tę misję z tablicy. Zobaczcie, co tam ciekawego mają. Mam się z kimś spotkać na stacji benzynowej, niby. Ale odebrać misję mogę. Przeżyłem noc. Co w zamian dostałem? Kompletnie nic. Ludzie, właśnie dostaliśmy od bezlicych informacje o nowym gnieździe przemieńców. Jeśli chcecie zostać przy życiu, nie zbliżajcie się do ponurej grani. Nie zapuszczajcie się tam i poszukajcie innych dróg do ołtarzy. Potraktujmy się te słowa poważnie, nie żartuję. Jazir. Przyjmij. Gniazda przemieńców. W tych gniazdach rozmnażają się przemieńce, okolice Haranu są nimi wręcz usiane. Jeśli je zniszczysz, zmniejszysz populację tych potworów i uczynisz noce bezpieczniejszymi, zarówno dla siebie, jak i dla mieszkańców. Ale uważaj, za dnia w gniazdach wręcz roi się od przemieńców. Największą szansę masz na ich zniszczenie w nocy. Okej. Okay. Dobra, na razie zróbmy główną. Nie w głąb króliczej nory, to sobie zrobię w nocy. Tylko mechanika. Gdzieś mój samochód? A gniazdo sobie faktycznie nocą zrobię. Lena, słyszysz mnie? Lena! Rain, wszystko w porządku? Co tam się dzieje? Już się martwiliśmy. Nic mi nie jest. Wiesz, że twój pacjent miał rację?
Jest tu taka grupa, której członkowie wydają się być odporni na zarazę. Odporni? Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Ponoć chroni ich jakaś szamanka nazywająca się Mantrą. Komunikuje się z nimi przez kapłanów. Spróbuję się z nimi dogadać, ale tubylcy za cholerę nie ufają obcym. Próbuj dalej, ale uważaj na siebie. Będę! Co to jest? No miło, że dali pojazd. Pochodzenie na piechotę to trochę by trwało. No i przy okazji coś nowego gameplayowo. Dobra, to jest tutaj. Myślałem, że to był hamulec. Szukasz czegoś? Ciebie. Handluj. Okej. Okay. Mieczyk, szkoda, że do dupy. Złota strzelba myśliwska. Ej, to jest coś nowego. I zadaje od cholery damage'a. W ogóle zadaje chyba więcej damage'a niż normalna strzelba. Jeśli to działa na tej samej zasadzie, no to jest OP. Normalna strzelba zadaje chyba około 1000, to było 2,5. Apteczka, wszystkie kup. No czyli apteczek już raczej nie będzie brakować. Patrząc na to, jak to wygląda. O, ta 1000 zadaje strzelba. Zobaczmy różnicę. Szybkostrzelność 9, a ta ma 30, dobra. To kwestia tego, ma 2,5 razy większy damage, ale jest... Nie jest aż tak szybkostrzelna, ale przetestować ją można. Tam ciekawego masz? Jedzim. To mi się z metrem, Metro Exodusem kojarzy. Właśnie gra weszła przed metrem. Ale no ten samochód mi się mocno z tym kojarzy. Też post apo, też tam był samochód. Trochę może inny klimat post apo, bo tam zombie do końca nie było. Ale nadal post apo. Wyzwanie, taranowanie. Zniszcz obiekty. Czy obiektami też są zombiaki? Czy tylko płotki itp? A wydaje mi się, że płotków nie zdążę rozwalić wszystkich. Nie, stogi siana na przykład też się zaliczają. Zombiaki. Nie, zombiaki jednak nie. Dobra, ale nie mam dużo czasu, więc rozwalmy te płotki. Może będzie miał później większą przyczepność. Oj, dupa, nie wyrobiłem się. Za późno zaczynałem. Niestety. Szkoda. Chciałem, co bym dostał za to. No w ogóle za rozwalanie płotu dostaję expa. Nie powinienem za w miarę normalną jazdę plus zabijanie zombie dostawać ekstra do samochodu? A nie za uderzanie o płot? Mówię, widok z jakiegoś go-karta to jest. Niski, cholerę. Zatankujmy sobie. Jeśli łaska. Butelka z benzyną, dobra. Brudny trochę. Tankuj. Tu będzie coś? Jest. No miło. Najmniej coś tam się udało zdobyć. Dobra, gdzie jest osoba? Muszę jak tu wejść? Bo osoba jest w środku, no ale jak wejść do niej? Tyłem? Jest ktoś tutaj jeszcze. Jacyś ludzie. I człowiek z maczetą. Martwe dziecko, standardowo. Tu jest chyba notatka albo posążek. Akumulator będę mógł wytworzyć. Pytanie, czy to jest plan w stylu właśnie ulepszenie do broni, czy faktycznie jakiś akumulator. Tutaj nie ma akumulatora, więc chyba
To jest normalny akumulator. Albo jestem ślepy. Sprawdźmy, czy będzie coś tutaj. No i będziemy mówię tutaj kusza do zrobienia. Nie widzę. Slipa trochę. Dobra, co będzie? Przepraszam, jesteś tu właścicielem? Nie. Ej, Nuri, spokojnie, stary. Trzymaj. Jestem Bilal, to Nuri, mój brat. Kyle Crane. Miło cię... Oj, sorki. To jak mogę ci pomóc, Kyle? Wiesz, słyszałem, że ludzie tutaj mogą potrzebować nieco pomocy. A, Jasir powiedział, że masz, coś ma dziwnego z lewym okiem. No cóż, chcę pomóc tym, którzy zostali w mieście. Ej, pomagasz zarażonym. Mnie nie musisz tego tłumaczyć. Kapuję. Ugryźli mi brata 2 miechy temu. 2 miesiące? I się nie przemienił? Też nie wierzyłem, ale patrz. Jest tu i wszystko z nim w porządku. Nie tak jak ten grad. Zerknij na tamtą tablicę. Jasir nie kłamał. Przyda nam się każda pomoc. A może nie jest coś wiesz, nie tak... Zazdroszczę ci tej bryki. To pierwszy wóz na... Mówię, to wygląda jakby mu to oko miało zaraz wypaść. Wiesz co? Jak tu do nas czasem zajedziesz i dasz mi zajrzeć w bebechy, to ci ją podrasuję. Będzie chodzić jak marzenie. Dziwnie to wygląda. Znaczy twarze ogólnie w tej grze dziwnie wyglądają. Ale to może nie jest kwestia... Na dłuższą metę, dbaj o niego. Nie jestem dobrym mechanikiem. W takim razie dobrze, że gadasz ze mną. Posłuchaj, co masz zrobić. To długa jazda, ale dałbym sobie lewą rękę uciąć, że opłacalna. Na autostradzie stoi opuszczony furgon Silasa. Rzuć na niego okiem, a jak znajdziesz przydatne części, przywieź je do mnie. Okej. Dostałem lakier. Ale jest kwatermistrz. Dobra, to się wyklepi, może być zadanie. Co tam ma ciekawego? Ulepszenia? Miny lądowe, coś nowego? Zapomniałem, o czym ja chciałem powiedzieć. Niestety. Przez to ciągłe gadanie jego. A, może to nie jest tak, że coś jest tutaj u nich nie tak, że mają jakiś zajebisty lek, to raczej z zombie jest coś nie tak. Że po prostu nie przemieniają po ugryzieniu. Figurka, Billa, kolejna figurka. I nadal nie do końca wiem, czym one są. Szlak, nie ma prądu. Pracuje. Władza i elektryfikacja. Może być, dobra. Na razie zróbmy to w takim razie. No dobra, to co mam zrobić? Najpierw zawieź ten bezpiecznik do Alego w elektrowni. Gówno bez niego zrobi. Jak już dostarczysz mu ten bezpiecznik, odzyskamy prąd. Jeśli Ali zdoła się nie porazić na śmierć. Kostek myśli, że te wszystkie przepisy BHP są dla leszczy. Widziałem raz gościa, który usiłował wykręcić rozbitą żarówkę śrubokrętem z metalową rączką przy włączonym zasilaniu. Ano? Cały Ali. Chcę dobrze jednak. Więc... Zawiozę. Muszą się wydarzyć 2 rzeczy. Po pierwsze, zawieź mu bezpiecznik. Po drugie, nową izolację. Inaczej bezpiecznik strzeli. Jak tylko Ali pstryknie włącznik. On mówi, że stare wytrzymają, ale chuja tam mu wierzę. Mogliby zrobić lepsze wykonanie twarzy z osobami, którymi się gada co chwilę. Znaczy zgaduję, że będzie się co chwilę gadać, to kwatermistrz. Bo on wygląda tragicznie. O! Co tam ciekawego ma? Szermierza mogę sobie kupić. Ekologiczna maczeta. Pistolet. Znowu mogę kupić to wszystko. Tylko ci tak zbankrutuję niedługo, jak będę tak co chwilę kupować po 500 tysięcy jakichś rzeczy, które nawet nie wiem, czy mi się przydadzą. Apteczki mi się przydadzą, ale no nie wiem jak tam z resztą. Ale kto wie. Mam 500 000 prawie, więc można się pobawić. No i coraz więcej apteczek. Mówię, apteczki to akurat POG, że są. Siądź. No to jedziemy mu zawieźć. Mam nadzieję, że to DLC nie będzie polegać na byciu kurierem. Jakbym chciał zagrać grę o kurierze, to mam taką inną na playaka też. Która nadal jest u mnie zafoliowana. Jest zarazem nowsza, lepiej na pewno wykonana itp. Choć podobno ma nawet ciekawą historię.
Ale dobra, jedziemy do niego. Jest niedaleko. Dziwne, że tutaj zombiaków żadnych nie ma. Ale bywa. Doskoczę. Chyba, że nie miałem tu wchodzić. Śrubki. Coś słychać. Guma. Baterie. Mogę, że mogę tak przeszukiwać samochody. Prawie wyszło. Fajnie, że to na nich nie działa. Nie jest jakoś specjalnie wolnostrzelna ta strzelba. Poza tym, że wygląda debilnie, bo jest zardzewiała i wygląda debilnie, to strzela podobnie jak shotgun normalny. I ma zarazem więcej ammo, trzykrotnie. Więc dwa w jednym. Właśnie. Ma więcej damage'a. Doskoczę? Chyba połamałem nogę, ale doskoczyłem. Jak mam tu wspiąć się dalej? Na to? Dobra, siedzi. Jeszcze wyżej gdzieś, jakieś wejście powinno być, chyba że po tych kratach po prostu. Najgorsze jest to, że nie mogę po prostu użyć sobie kotwiczki jak normalny człowiek posiadający kotwiczkę. Gdzie tu jest jakieś wejście? Chyba że po tym będę mógł się wspinać. Chyba niestety nie. Nie mam pojęcia, jak mam tu wejść wyżej. Przecież jest zablokowany, chyba że od tej strony. Dobra, jest trochę wolniejsza, ale to nadal nie zmienia aż tak mega dużo. Znowu duży przylazł. Idźcie. Chciałbym parę misji jednak dzisiaj porobić, więc co? Mówię, przejebane jest to, że kotwiczki po prostu normalnie nie mogę użyć. Tak jakby to zrobiła normalnie postać. Bo oczywiście to jest misja główna i tutaj nie wolno, tutaj trzeba się męczyć i wspinać. No, chyba będzie tutaj trzeba wejść. I tutaj jakoś się góry złapać. No i super. Mam jeszcze wyżej wejść? Czy to jest tu? Elektronika, papierosy wyższej półki, gaza i karabin. Fajnie, ale mi chodziło o coś użytecznego, co mam tutaj zdobyć. Nie wiem, czy to będzie tu. Co ja mam tu zrobić? A, czyli faktycznie to zebrać. Nara. Tylko jeden? Czy wszystkie mam zepchnąć? Zrzut leci? Że jak wibruje coś i słychać coś lecącego, że po prostu samoloty sobie latają. O, tutaj też mam do zrzucenia. No chyba coś spadło. Będzie można pójść po to. Mówię, pytanie ile ich ja tutaj potrzebuję. Uda się? Jedzi. Oszczędność czasu. Mówię, chyba że wystarczył jeden. Ale wolę już zepchnąć wszystkie i nie wchodzić tutaj po raz drugi. I po zebraniu ich mogę polecieć po ten zrzut, zobaczyć co tam będzie ciekawego. Ała.
Chyba jeden tylko wystarczył. Przy okazji nie widzę tych kolejnych nigdzie. Zbierajmy. Dobra, gdzie tu jest zrzut? Gniazda przemieńców, tu jest zrzut. Od razu koło nich, fajna sprawa. Akurat im zrzucili zrzut. W sensie, dosłownie parę metrów od nich. A nie, że muszą latać przez pół miasta, jak to było w Karanie. A dobra, zobaczmy, co tam jest. No mówię, misję bym mu dokończył i bym mógł zakończyć na dzisiaj ogrowanie. Nie za długo, ale i tak kolejny raz bym ograł pewnie za jakieś dwa dni. Na szczęście teraz się szybciej przymieszcza. Choć przydałoby się jeszcze ulepszyć sprint na maksa, żeby się nie męczyć. Dobra, pozbyłem się paru. Dobra, trudno się tak skręca. Gdzie on jest? Miało boleć. Macie coś ciekawego? A, normalny zrzut. Taki standardowy, jak normalnie jest w grze. Nic specjalnego. No raczej nic do ulepszenia nie będę miał, co najwyżej do naprawy. Trup mam od cholery w ogóle już. Porównanie do tego, co miałem, znaczy się. Ale nic innego nie mam. Dobra. Jedziemy. O, w ogóle mam drugi level. Co mogę dorazić na drugi level? Kierowcy. Umożliwia wytwarzanie części łazika poziomu pierwszego. No biorę, nie mam wyboru. Dwa kilometry mam do przejechania. Karan w ogóle chyba nawet takiej wielkości nie był. Nie było ani razu, żebym na pewno miał powyżej kilometra. Z jednego miejsca do drugiego. To jest jedna z map Karanu. Bo tam były te dwie mapy, tam trzy. I żadna chyba nie miała powyżej kilometra. Rozumiem, że tutaj jest bardziej otwarty teren, dlatego dali samochód. Bo tak by pewnie go nie dali, ale no... Nadal dziwnie to wygląda. O, przejeżdżajmy sobie kolegów tutaj. Muszę naprawić coś sobie. Dobra, ogarnijmy to teraz. Może pomogę ci, ale wait. Naprawmy wszystko. Na razie zbieramy tu, bo podobno coś lepszego jest. To będzie w policyjnym wozie? Nie otwierałem ich od dawna. W ogóle tutaj są lepsze zamki. W wozach policyjnych. W sensie nie są zardzewiałe. Dosłownie jakby ledwo coś, ktoś to polerował. Ledwo co. O, szybko poszło. Teka mają, zajebiście. I paladyna. Dobra, lecimy do Ambony zobaczyć ocaleńca. Ja nie wypatrzyłem nigdzie tej. O, jest tu. Dobra, wyjdźmy z tego, bo ja nie dojadę tu nigdzie przez te drzewa. Fajne jest to przecinanie na pół. Fajna animacja. A, to jest on. Myślałem, że on jest na Ambonie. Czemu on jest nagi? I co dostanę w zamian? Halo? Pomogłem ci, cokolwiek. Nie wiem, cokolwiek powiesz chociaż. Okej, okay, chyba nie.
Tu będzie coś ciekawego? Czy raczej nope? I standardowe jakieś shity? Nie, to akurat jest jeszcze okej. Choć jest teraz tego coraz więcej. A u niego nic nie mam oczywiście. Nawet go nie mogę zabić. To między uratowaniem mu życia.